10 minut po ósmej w naszym studiu, nasz gość, pan Jan Udakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnią sobotę w Muzeum Historyczno-Technicznym w Pełnym Inde otwarta została wystawa Powstanie Warszawskie 1944. To nie po raz pierwszy państwo pokazują wystawę poświęconą powstaniu warszawskiemu w Niemczech. Od trzech lat, chyba tak. Można te wystawy tam oglądać, i to od razu oczywiście nasuwa pytanie: jaka jest wiedza Niemców na temat tego akurat fragmentu historii II wojny światowej? Ta wiedza nie jest niestety duża, dlatego decydujemy się na pokazywanie tych wystaw. Niemcy coraz mniej uczą się historii, zajmują się historią. Można powiedzieć, że wyczuwa się pewne zmęczenie u społeczeństwa niemieckiego historią II wojny światowej, no bo wiedzą, że historia II wojny światowej to jest historia sytuacji, za którą muszą do dziś przepraszać, odpokutowywać, jakoś się do niej ustosunkowywać. Więc wydaje mi się, że to naturalne, tak? To naturalny proces, że od tej historii II wojny światowej odchodzą. Właściwie uczą się tylko o. Holokauście, ale niewiele więcej. I stąd była, był nasz pomysł, żeby na 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego opowiedzieć o II wojnie światowej w Warszawie, o okupacji niemieckiej, o powstaniu warszawskim w Berlinie. Opowiedzieliśmy, zdecydowaliśmy się jeszcze na opowieść, która pokazuje, i to mam nadzieję, że to było też zaskakujące, powstanie warszawskie jako pomysł na ludobójstwo. Że to, co tutaj zrobiono w Warszawie, to największa w historii II wojny światowej zbrodnia na ludności cywilnej, nieżydowskiej. I opowiadaliśmy Powstanie Warszawskie właśnie jako, jako zamysł ludobójczy. Mam nadzieję, że to po, potrafiło wstrząsnąć Niemcami. Ta pierwsza wystawa też miała bardzo dobry klimat e, polityczny: otwierały dwóch prezydentów, e, prezydent Komorowski i prezydent Gauck. I prezydent Gauck wtedy na swoim przemówieniu powiedział, że on uważa, że Niemcy, współcześni Niemcy są po stronie wolności, więc byliby po stronie powstańców. I to, to było jakoś wzruszające czy poruszające. Może ta wypowiedź, może miejsce, w którym była ta wystawa, spowodowało, że ją odwiedziło prawie 300 tysięcy ludzi. Więc mieliśmy olbrzymi sukces i uznaliśmy, że ta wystawa będzie jeździć dalej. Co roku ją otwieramy w innym miejscu. No, właśnie, bo ona wędrowała przez te trzy lata, teraz znalazła się w takim miejscu, które miłośnikom historii II wojny światowej kojarzy się jednoznacznie z tym miejscem produkcji i, i, i prób rakiet V1, V2, ale nie wiemy, że to jest też w pewnym sensie miejscem martyrologii. To jest mniej, nie tak szeroko znana wiedza. Tak. No my w ogóle wybieramy miejsca, które są jakoś. Staramy się wybierać miejsca wyjątkowe, po pierwszego roku właśnie byliśmy w Berlinie, przy, w miejscu, gdzie była dawniej, na miejscu ruin Kancelarii Rzeszy. W, w następnym roku robiliśmy w Monachium tą wystawę, w, w miejscu, gdzie, gdzie odbywały się m.in. partajtagi, tagi, gdzie, gdzie była siedziba. Budynek stoi na miejscu dawnej siedziby NSDAP, ten, tego, tego Centrum Pamięci. Byliśmy też w czyli które również ma konotacje i to, tam jakby próbowano osądzić e, Trzecią Rzeszę i jej ludzi. No i teraz zdecydowaliśmy się na Peniamundę, które jest miejscem znanym. Tego nazwa się kojarzy. Z II wojną światową. Rzeczywiście kojarzy się raczej z tymi, z tymi technikami. Natomiast to jest też miejsce, gdzie pracowali i ginęli robotnicy przymusowi, gdzie nie tylko Niemcy, ale również Polacy. Ale rzeczywiście w miejscu, w którym, którym otworzyliśmy wystawę, no, największe wrażenie robią te makiety. Rakiet. To znamy zresztą to miejsce z, i z historii, i z kultury masowej, która używa historii. Tak jak właśnie nawet rozmawialiśmy przed programem, to nawet w tym miejscu próbował jakąś akcję dywersyjną przeprowadzić. W filmie, oczywiście, Hans Kloss. No i, i działała tam w pewnym sensie działał wywiad, tak? Armii Krajowej. No tak, znaczy. o konspiracji, ale wywiad. No wywiad bardzo był skupiony na tym i co tam się dzieje i te wy, wykradane różne informacje, te przewożone do Wielkiej Brytanii, zdobyte fragmenty V1, V2, ta, bo one po wystrzeleniu były też zdobywane przez, przez wywiad. Ta sławna akcja, kiedy na, 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 na południu na południowym wschodzie Polski udało się zdobyć całą, całą, co prawda rozbitą, ale całą rakietę i przerzucić do, samolotem do, do Wielkiej Brytanii. To były duże sukcesy Armii Krajowej w ty, na tym polu. Natomiast to jest miejsce, do którego też przyjeżdża bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Polaków, bo to jest miejsce wypoczynkowe to jest, to jest miejsce nad morzem i zdecydowaliśmy się tam pokazać, żeby też tym ludziom, którzy będą na wakacjach, a którzy może trafią na mniej upalny dzień i będą chcieli coś zobaczyć, opowiedzieć tą historię, która nie jest oczywiście łatwą, wakacyjną historią, która jest trudną i poruszającą. Ale również, jak mówię, tam dla, będziemy prowadzić um, również inne um, dodatkowe akcje wokół tej wystawy, spotkania, e, odczyty, um, prezenta, będziemy pokazywać filmy, dyskutować. Mamy nadzieję, że, że jeżeli będzie dzień złej pogody, to, to, to będziemy mieli widzów, którzy również chętnie podyskutują o tym, czym jest dzisiaj historia, pamięć o II wojnie światowej, pamięć o powstaniu warszawskim w Niemczech. Mówił Pan o, o sukcesach frekwencyjnych tej wystawy, przynajmniej w niektórych miejscach. A czy Państwo, jako organizatorzy, wiedzą, jaka jest recepcja tej wystawy wśród zwłaszcza no niemieckich zwiedzających? Czy ona przynosi jakiś skutek przez Państwa zamierzony? Tak, to, znaczy to wiemy z na przykład wpisów do Księgi mhm. Pamiątkowej, wiemy z innego rodzaju recenzji. Niemcy są ci, którzy uważnie przeczytają wystawę są zwykle wstrząśnięci, poruszeni, e, autentycznie przejęci. Myślę, że wiedza, przez to, że wiedza o powstaniu warszawskim jest tak niewielka mm, i wiedza a skupia się głównie wiedza o II wojnie światowej, o dokonaniach Niemców w czasie II wojny światowej czy III Rzeszy w czasie II wojny światowej jakby jest związana głównie z mm, holokaustem, to, to informacja o tym, że że pod koniec wojny na rozkaz Hitlera wojska niemieckie próbowały zabić 900 tysięcy znaczy ludzi i zniszczyć miasto, myślę, że w Niemczech jest niewielka. I orazże w tym mieście wybuchło wolnościowe powstanie, które było sprzeciwem przeciwko totalitarnej polityce, ludobójczej polityce III Rzeszy. Więc te wszystkie rzeczy myślę, że są dla tych, którzy uważnie przeczytają naszą wystawę, wstrząsem, zdziwieniem, przerażeniem i bardzo dużo wpisów właśnie w księgach majątkowych na. W, 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 mediach, w mediach społecznościowych pokazuje, że, 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 że Niemcy z, podchodzą do tego poważnie, do tego, co my prezentujemy. No, żałujemy tylko, że na tej niewielkiej skali, no bo rocznie możemy otworzyć jak mówię, w ciągu trzech lat udało nam się otworzyć, to jest dopiero czwarte, czwarte miejsce. W, w takiej frekwencji jak Brylnie już nigdy nie udało nam się stworzyć. To było zwykle później po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no ale staramy się też dotrzeć zawsze w, w, w miejscu, gdzie pokazujemy, staramy się dotrzeć do elit. Po to te dyskusje, spotkania, pokazy filmów i później dyskutowania o nich, pokazujemy filmy o po, Powstaniu Warszawskim, pokazujemy w ogóle filmy o II wojnie światowej. Po to, żeby dyskutować z miejscową elitą, żeby prowokować do, 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 do rozmowy, i do, do, dzięki temu oni wszyscy dowiadują się o tym, czym, czym było Powstanie Warszawskie dla, dla Polaków i dlaczego dla nas jest tak ważne, a, oraz no, ta, ta sytuacja likwiduje niewiedzę, która, która jest jakby podstawowym problemem w rozmowie o, o Powstaniu Warszawskim z Niemcami. W kontekście tego, co pan dyrektor mówił o celach tej wystawy i też w kontekście słów prezydenta Joachima Gałka, myślę sobie, że, że chcą państwo pokazać jakoś powstańców warszawskich jako takich uniwersalnych bohaterów, troszkę oderwać od tego naszego polskiego kontekstu też, no bo w Polsce no to bezdyskusyjnie są bohaterami naszymi oczywiście i jakby cała tematyka Powstania Warszawskiego coraz większe miejsce zajmuje, myślę, w świadomości historycznej Polaków. A dla nie Polaków, pewnie szczególnie dla Niemców, no to, to, to zupełnie coś innego. Niemcy mają ten olbrzymi problem dzisiaj, że sobie zadają pytanie, dlaczego nie było większej ilości ludzi, która, Wśród Niemców, Wśród Niemców która zaprotestowała, która coś mm -hmm. zrobiła. I są, są takie próby wyciągania różnych choćby drobnych mm, form sprzeciwu, mm, pokazywania ich jako wyjątkowego bohaterstwa. A my chcemy pokazać, że, że Warszawa jest miastem, gdzie całe miasto powie, ta skala zaraz, była zupełnie inna tego Zaprotestowała mm -hmm. i że powinniśmy. Również wśród dzisiejszych Niemców, powstanie w Warszawskiej i powstańcy warszawscy zasługują na jednoznaczny szacunek. I dlatego takie, tak wzruszyliśmy się tą wypowiedzią prezydenta Joachima Gałka, no, który powiedział nawet więcej niż to, co myśmy myśleli. No, bo on postawił właśnie taką, mm, zaproponował taki, taki, takie patrzenie, że skoro dzisiejsi Niemcy są. Miłośni, zwolennikami wolności, czy są wy, wyznawcami wolności, no to w tamtych czasach musieliby być jednoznacznie się opowiedzieć po stronie powstańców warszawskich, czyli dzisiejsi Niemcy byliby przeciwko tamtym Niemcom. No ale Więc staramy się uświadamiać to wszystko, o czym powiedziałem, licząc na to, że Niemcy zrozumieją i poznają naszą historię, która jest dla nas ważna i kluczowa. Oni swojej historii starają się już nie pamiętać, natomiast naszą historię powinniśmy im opowiadać i żądać tego, żeby oni tą, znaczy nasz punkt widzenia zrozumieli i zaakceptowali? Bo dla nas ta historia jest ciągle ważna i nasz udział w II wojnie światowej jest jednym z ważniejszych elementów naszej tożsamości. Proszę powiedzieć, co Państwo pokazują na wystawie? Bo mówimy, czemu ona ma służyć, jaki ma efekt wywołać wśród odbiorców, a w jaki sposób Państwo pokazują tę historię? Pokazujemy pewne koło. Pokazujemy drugą Warszawę w II Rzeczpospolitej z jej bardzo silnym, dynamicznym rozwojem e, oraz ze złożonością wszystkich problemów gospodarczo-społecznych. Pokazujemy wybuch wojny, pokazujemy to, to Pokazujemy to, co się działo z, z ludźmi, pokazujemy terror uliczny, pokazujemy wywózki do obozów koncentracyjnych i pokazujemy wreszcie fo, dwie formy sprzeciwu dwa powstania: fo, powstanie w, w, w getcie i później powstanie warszawskie. Pokazujemy proces całkowitego niszczenia miasta, bo przecież duża część cywilów nie zginęła przy okazji działań wojennych, tylko została intencjonalnie zabita prze, przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. I pokazujemy później intencjonalne niszczenie miasta. W tym momencie, bo poza panelami i planszami na wystawie są jeszcze różne instalacje multimedialne. Jest, na, no jest takie miejsce, w którym po prostu ogląda się ten film nasz, sześciominutowy film Miasto Ruin który pokazuje jakby koniec, koniec Warszawy, za, za, niemiecką zagładę Warszawy. To jest przelot nad, z, z wiosny 1945 roku, przelot nad zniszczoną Warszawą. Ale później też pokazujemy odbudowę miasta, odżywanie. Pokazujemy też Warszawę współczesną. Pokazujemy, że w Warszawie zniszczono budynki, zniszczono strukturę urbanistyczną, zniszczono architekturę, ale nie, nie zabito ducha, że Warszawa ma tak olbrzymią siłę odbudowy, że oczywiście można mówić, że Warszawa dziś widać skutki powstania, że jest brzydka, że jest uniała ta architektoniczna, ale z drugiej strony ta siła, ta dynamika, ten ta, to, 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 ta si potrzeba rozbudowy jest tak silna, że Warszawa jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miejsc w tej chwili w, w w Europie. I to też chcemy powiedzieć. No, to jest ta opowieść o Feniksie z, wstającym z popiołów. I, i oczywiście mamy nadzieję, oczywiście, że już nigdy nie będzie w Warszawie żadnych powstań. Że nikt nigdy nie... nie, nie żadna obca siła, żaden, żaden najeźdźca nie pojawi się w Warszawie, bo wtedy wybuchają powstania. I że Warszawa będzie się mogła takim tempem, z taką siłą w, w, w przyszłości rozwijać nie tylko za naszego życia, ale pewnie za życia następnych pokoleń. Coś, co zostało przerwane w wyniku wówczas niemieckiej agresji. Tak, i to zresztą na ile lat spowolniło rozwój Warszawy i Warszawa dopiero dzisiaj ma znów ten, to, ten od, od, od powiedzmy od, od, od lat 90. dopiero dziś ma tę taką siłę i rozwój miasta. Zresztą, no, to jest, to jest niesamowite, więc pokazujemy na końcu, zderzając to jakoś z filmem Miasto ruin, jakby współczesną Warszawę, która buduje budynki, no bo w Warszawie powstają na przykład budynki, które mają tyle powierzchni Tyle powierzchni biurowej powstają biurowce, jak, jak powierzchnia biurowa łączna z, z, z polskich dużych miast, więc to jest ta, ta, siła, ta, siła, ta siła rozwoju. Ta wystawa wymyślona przy okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli 3 lata temu, no, zbliża się kolejna rocznica, a niecały miesiąc pozostał. Czy coś możemy już powiedzieć słuchaczom, co Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało na tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego? Przygotowaliśmy dwa spoty, bardzo zachęcamy na naszej stronie internetowej, na naszym profilu społecznościowym. Są dwa spoty minutowe, które mają nas przygotować trochę do, 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 do no kolejnej rocznicy wybuchu powstania. Mają może spowodować jakąś refleksję, może jakieś działanie, więc zachęcam do, do ich obejrzenia. E, nasza strona to jest www.1944.pl, ale też już za miesiąc będziemy mogli posłuchać, a nawet trochę wcześniej. E, Świetnej płyty, którą przygotowała e, na nasze zlecenie Monika Bożym, y, świetna jazzowa wokalistka, która zaśpiewała w tym roku wiersze. E, Anny Świerczyńskiej, bardzo uznanej, choć niedocenionej poetki Powstania Warszawskiego. Być może dlatego, że ona te wiersze napisała po jednak kilkadziesiąt lat, dwadzieścia 30 lat po powstaniu. Wiersze wzruszające, poruszające, wiersze pokazujące jakby kobietę, skupiające się na ko kobiecie, na kobiecości w, w takiej sytuacji skrajnej. Wiersze niełatwe, ale jakby potencjał wokalny i taki artystyczny. Moniki Bożyn, zresztą dyrektorką artystyczną tego projektu była Agnieszka Glińska, jest, 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 jest bardzo dobry, wystąpi m.in. na płycie John Schofield, więc są też nie tylko wokalne dobre nazwiska, ale i instrumentalne. To na pewno Państwu zaprezentujemy, my się tutaj o słuchaczach dwójki tę płytę, czekamy zatem na nią. Jan Audakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był naszym gościem w poranku dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.